Z Ewangelii według świętego Mateusza. Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili. Podobno kiedyś w liturgii mszy świętej nie było tego sformułowania myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Ten ostatni człon, ten ostatni zwrot został dodany dopiero po soborze, kiedy Kościół sobie uświadomił, przypomniał sobie, że można zgrzeszyć zaniedbaniem dobra, nieuczynieniem czegoś dobrego. Jednym słowem, ile razy Bóg da ci szansę uczynić coś dobrego, sprowokuje cię do czynienia dobrego, zmarnowanie tej szansy jest grzechem, nie pozostaje neutralne. Jest taka opowieść rosyjska, bajka, skazka, która ma sens moralny. Oto pewien człowiek poszedł do nieba i zapytał świętego Piotra: słuchaj, po co to wszystko było, cały ten mój życiorys, te zmagania wszystkie? A święty Piotr powiedział: wiesz co, pamiętasz, jak byłeś pewnego dnia w schronisku w górach i ktoś przy stoliku obok poprosił cię, żebyś podał cukier? Po to byłeś, po to wszystko, żebyś podał ten cukier wtedy. Opowieść, która pewnie jest mocną przesadą, ale pokazuje, że być może jesteśmy na ziemi i wszystko to, co robimy, ma sens dlatego, żeśmy jakieś malutkie dobro, jakiś dla nas nieistotny gest uczynili gdzieś w międzyczasie. Czy to by nie był piękny sens życia, ta myśl, że uczyniłem coś dobrego, nawet jeśli zupełnie o tym sekundę później zapomniałem. Do zobaczenia jutro.